miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto czas, w którym zasiewasz obfitość w swoim życiu. Czas zbiorów i plonów, który pokazuje Ci, o czym jest sukces. Czas świata, czas Ciebie samego, gdy to w końcu, wreszcie i chwała Bogu, przyznałeś sobie prawo do boskości, prawo do bogactwa, prawo do uczestniczenia w nowej lekcji, którą wziął na siebie nowy świat, która wpisana jest w rzeczywistość nas wszystkich. Ta lekcja to zwycięstwo ponad każdym mrokiem przeszłości, również tym, który dotyczy materii. Zobacz, jak wiele w życiu zależało do tej pory od pieniądza. Jak wiele stresu, jak wiele zniszczenia, jak wiele zmian, wcale to niezgodnych z przeznaczeniem, sercem czy duszą, zdarzyło się ze względu właśnie na pieniądze bądź ich brak. Tak oto środek płatniczy w rękach władz i nieodpowiednich jednostek stał się bronią. Jesteśmy tu, dosłownie mówiąc, by zdjąć odium zła z tego elementu rzeczywistości. By zrozumieć, że pieniądze, które przepłyną przez nasze życie, przepłyną przez nie nie tylko, by nas ucieszyć, lecz także przywołane przez naszą moc, zostaną oczyszczone, puszczane dalej w świat. Oto praca, którą bierzemy na siebie. Choć moglibyśmy porzucić gęstość pieniądza w całkowitości, być może po raz ostatni bierzemy się za to i podejmujemy lekcję, bo interesuje nas zwycięstwo na każdym poziomie, również i tutaj. Oto najczęściej, gdy wyobrażasz sobie sukces, w tym sukcesie pojawia się odniesienie do materii, odniesienie do wymiaru finansowego, odniesienie do waluty, którą da się policzyć. Gdyby zdjąć te wszystkie skale, wszystkie nazwy, systemy mierzenia i waluty, okazałoby się, że wiele osób nie umie zdefiniować tego, czym tak w ogóle jest wartość, o czym jest stan posiadania. Do tej pory pieniądze splątały człowieka pomiędzy władzą a niewolnictwem. Były używane do tego, by represjonować. Do tej pory, do tego czasu świata, w którym to my właśnie w tej chwili przejmujemy kontrolę. I nie tylko my, czyniący w tym kręgu, mówiący po polsku, lecz ludzie mocy na całym świecie. Świadomi, z pełną wiadomością od Boga, co robić. Oto wiemy, że wzięliśmy na siebie te lekcje, wzięliśmy na siebie to doświadczenie i mówiąc współcześnie, jako hakerzy rzeczywistości, jesteśmy na ziemi, by przepisać je wyżej, by wpisać w wodę świata, w jaki sposób radzić sobie z tym, co pokonywało w codzienności być może nas, być może naszych rodziców, być może ludzi, których znamy, lecz z całą pewnością odbiło się na całej naszej informacji. Jeżeli kiedykolwiek doznaliście biedy, ubóstwa, niedostatku, gratulacje. Jesteście tu i zrozumiecie, o czym to było. To było właśnie w waszej drodze do dzisiejszego rytuału, a właściwie do zrozumienia, bo 8 lekcji, które dla was przygotowuję na prośbę Archanioła Rafaela, na mocy przysłowie, którym tutaj posługują się wybitne jednostki, mówiące o tym, że health is wealth, zdrowie to bogactwo. W Polsce zaś mamy przysłowie, które mówi, że zdrowie kupić nie można. I tak oto Rafael, Archanioł zdrowia, a dokładniej Archanioł, którego natura przeprowadza w życie boskie uzdrowienie. Archanioł, który oczyszcza krople wody z informacji i który wpuszcza w te krople boską informację.
poprosił mnie o taką interwencję i o przeniesienie wam głosem tego, co widać. Ale tylko i wyłącznie tym, którzy gotowi, którzy zdecydowali się, zamiast powtarzać dawne wzorce, co zdaje się być o wiele łatwiejszym, którzy zdecydowaliście się na nowe doświadczenie. Na doświadczenie dostatku. Zdecydowaliście się na to, by dowiedzieć się osobiście od siebie i od życia, jakimi osobami jesteście, gdy zgłośni się was o pieniądze. Tak oto, Ukraińcu postrzeganie waluty tak, jak widział ją świat do tej pory, mamy zadanie stać się mistrzami materii i zdjąć ze społeczeństwa lęk przed dostatkiem, przed tym, by otrzymać to, co nam potrzebne, by zapewnić sobie, zgodnie z potrzebą, właściwe warunki do wzrostu. Tak oto wszystko na świecie jest dla każdego, lecz uwaga, nie wszędzie. Tak oto ludzie mają możliwość podróżowania, relokowania się, a nawet więcej, gdy znają sztukę alchemii, relokowanie potencjałów. Tak oto bowiem deszcz zawsze jest, tak i temperatura zawsze jest, a swoją prośbą i słowem możesz je przenieść tam, gdzie pasują w danej sytuacji, gdzie wedle woli przyniosą ratunek. I teraz spójrz na swoje życie w tych realiach. Oto twoja wiedza, to, o co urośniesz dzisiaj, to, co da ci ta energia, odmieni cały fraktal twojej rzeczywistości. Odmieni linię życia, która biegnie przed tobą. Nawet więcej, ucieszy twoich przodków. Tak oto bowiem, mimo nachalnego programowania, które cywilizacja wmusza w ciebie na każdym kroku, sięgasz po sukces. Udało się wyswobodzić swoją duszę z każdej iluzji, która mówi ci, że nie masz na to siły, że nie jest to dla ciebie. A nawet więcej, że ten, kto osiąga sukces, jest zły. Tak oto otrząśnij się i przypominam ci jeden z najważniejszych filmów, które było mi dane wpisać sobą w świat. Jesteś dobry, masz obowiązek sukcesu. Jeśli nie znasz tego filmu, poszukaj go na moim kanale na YouTubie. Dokładnie tutaj. To ważne, ponieważ do tej pory mieliśmy jako ludzkość, jako wszystkie nacje świata naraz, zniszczone myślenie o tym, co to jest stan posiadania, co to jest sukces. Pozwalano nam myśleć, a właściwie kazano nam myśleć, że sukces odnoszą jedynie oszuści, że sukces jest domeną złodziei, a bogactwo jeszcze gorszych. To pozwalało nam trzymać się od nich z daleka, wykreślić całą cechę, całą częstotliwość, całą ewentualną przynależność, a nawet więcej. Niektórzy poszli dalej i brzydzą się bogactwem. Cieszą się z tego, że są biedni, ale sprytni, lub też biedni, ale dobrzy. Czas to zmienić. Nie ma potrzeby biedy. Spójrzcie na to, odrzucając wszelki pryzmat swojego autopostrzegania, a nawet powiem więcej, sztucznej skromności i egoizmu. I zadajcie sobie pytanie, czy jest potrzeba na świecie więcej biedy? Czy jest potrzeba na świecie więcej niedostatku? Jeżeli nie, to zwróćcie uwagę na to, że jesteście tą szansą swojej rodziny, tą szansą swojego środowiska, tą szansą dla wszystkich, którzy zawierają choćby atom waszej obecności, by ten wzór przywrócić z powrotem ku boskości. By człowiek dał sobie prawo do posiadania wszystkiego, co jemu i jej potrzebne, by się rozwijać. Oto wstęp do być może najważniejszego szkolenia, jeśli zależy ci na sukcesie w materii. Jeśli ten rodzaj władzy potwierdza twój respekt, przesuwa twoje życie w kierunku, na którym ci zależy.
lub być może po prostu poprawia Ci humor. Pomyśl o sobie jako o tej osobie, która osiągnęła sukces. Przenieś się myślami na tyle, na ile potrafisz, w tę swoją wersję. Bo podczas tego bardzo szczególnego panelu mocy osobistej, podczas 8 filmów, którymi płynę tą wiedzą ku Tobie, na mocy anielskiej i archanielskiej jest ona Tobie dana, będziesz budować właśnie to królestwo siebie. Zostaniesz sobą siebie, któremu się udało, który dokonałeś. Zwróć uwagę na to, że wiele Twoich myśli, swojego życia już w tym kierunku poszło. Być może widziałeś siebie w roli właściciela jakiegoś przybytku. Być może widziałeś siebie w chwili relaksu, gdy wszystko idzie zgodnie z Twoją myślą. Ale masz jakieś pojęcie o wyobrażeniu, bądź mówiąc alchemicznie, masz substancję do pojęcia tego, czym jest Twój sukces. Nie tylko w czasie Mabonu, lecz w każdym czasie świata staraj się spędzać w takim myśleniu o sobie, w takiej wibracji, w takiej częstotliwości i jak najwięcej czasu. Przenieś tam sekundy swojej obecności, zawsze gdy wydaje Ci się, że robisz nic. To nie tylko wycieczka w przyszłość, to przyprowadzenie tej przyszłości w tu i teraz. Pamiętaj o tym, że pozycja, w której zdobywasz ten rodzaj władzy, bardzo przypomina pozycję szefa w firmie. Lecz tym razem to nie firma, a bardzo szczególna formacja. Nazywamy to Twoim życiem. Jesteś CEO lub też menadżerem albo dyrektorem swojej rzeczywistości. To Ty bardzo świadomie decydujesz, kogo tam wpuszczasz, kto musi trzymać się poza kręgiem, bo zaniża Twój performance. To biorąc pod uwagę nowe rzeczy, których się nauczysz, da Ci bardzo jasno do zrozumienia, kto w Twojej rzeczywistości Ci szkodzi, a kto pomaga. I uwaga, to samo z sytuacjami, rzeczami, substancjami, ze wszystkim. Tak oto zdaj sobie sprawę, że Twoje przebudowanie się zaingeruje nie tylko w linię losu i odrzuci wszelkie niskie potencjały, odrzuci raz na zawsze, zutylizuje ich energię, co że właśnie tędy wskaż przed sobą te mosty, po których w następnych dniach będziesz stawiać kroki. Znajdujemy się w czasie bardzo plastycznym, w czasie, w którym wszechświat nam sprzyja, w czasie, który słucha naszych intencji wodą w powietrzu, w czasie cudu. To szkolenie, choć ponadczasowe, postarałam się zapisać w wodzie świata właśnie z tą datą. Mabon roku 2023, pierwszy Mabon ery wodnika, równonoc mówiąca o dojrzałej równości Słońca i Księżyca. To właśnie ta data, która jest początkiem Twojego nowego życia. Będzie łatwo Ci, łatwiej niż się spodziewasz, spojrzeć na dawne swoje programy, ograniczenia, wszystko, co Ci nie służy i roześmiać się o tym. Oto zapraszam Cię w energię szkolenia, która oczywiście podsumowana zostanie rytuałem. Każdy, kto tworzy z nami, kto czyni w Akademii Magii, wie, że uwielbiam tworzyć rytualistykę w sposób symetryczny. Tak więc ceremonia Mabonu, którą już otrzymaliście i do której macie dostęp, zostanie dowydarzona, dopełniona wyżej, wyprowadzi energię wyżej ku boskości dla tych, którzy chcą, już za 8 dni. I tak oto rytuał akceptacji bogactwa, rytuał objęcia opieką świata, rytuał wejścia w najwyższy potencjał siebie, już dla wszystkich członków Akademii Magii, uczniów, mistrzów i patronów,
lecz i dla każdego, kto podjął kroki, by zaawansować się i zaangażować w to, co robimy. Oto czas, w którym cała magia, wszystko, co dokonane w życiu, pracuje dla Was. W tym czasie warto zwrócić uwagę na to, co robi natura. Warto odwzorować w swoim zachowaniu ruchy tej natury. Warto sprawdzić, co już mamy, co możemy zachować na później, z czego się ucieszyć. Warto rozpoznać, czym jesteśmy bogaci. Moc osobista, która mówi o bogactwie, wprowadza Cię w Twoje własne bogactwo. A dokładniej, pokazuje Ci, którędy Ty możesz wejść w tę częstotliwość i po prostu zacząć nią żyć. Bez starania się, bez żadnych odległości. A oto przejdziemy przez takie lekcje i w pierwszym odcinku dowiecie się, co to tożsamość ekonomiczna, jak zniszczono ludzi, właściwie usuwając im wszelką możliwość decydowania o sobie w tej kwestii. No i oczywiście wyprowadzimy nasze działanie w pytanie, co możemy z tym zrobić. Następnie poznamy wagę tego, co nazywamy przeszłością finansową. Jesteś konwerterem tej przeszłości w przyszłość. Cokolwiek zdarzyło się w Twojej rodzinie, czy byli to pazerni rodzice, czy może jakiś członek rodziny, który osiągnął sukces, ale swoim charakterem upadł nisko, najniżej i teraz nie chcesz powtórzyć jego błędów. Cokolwiek wydarzone, oto nauczysz się, jak zrozumieć to jeszcze raz od podstaw i wystartować budowanie swojej pozycji w świecie materii z czystą kartą. Jak zrozumieć, dlaczego te doświadczenia były Ci dane? Po co w ogóle? Dlaczego taka dusza jak Twoja wybrudziła się lub była doświadczona takimi rzeczami jak schemat biedy, takimi rzeczami jak na przykład jakiegoś rodzaju brak poczucia bezpieczeństwa z tego względu. Pamiętaj o tym, że jako atom świata reprezentujesz czynnie i świadomie wszystko to, z czego się składasz i z czego również atomowo składa się świat. Mając takiego rodzaju świadomość, już pewnie łączysz kropki i wiesz, jak wiele możesz zrobić magią. Następna lekcja, trzecia, poruszy temat Twojej opinii o bogactwie. To ważniejsze niż myślisz, choć zazwyczaj Twoja opinia, opinia kogokolwiek, na temat inny niż Ty, raczej mało się liczy. Tymczasem chodzi o Twoje wewnętrzne postrzeganie. Tak jakby poczucie własnej wartości, lecz w języku pieniądza, w języku posiadania. Bardzo wiele osób zapisało w sobie nie tylko słowa, oskarżenia, ale wszelkiego rodzaju ciężkości związane z pieniędzmi. Ich po prostu nie lubią. Nie chodzi o to, by zachwycać się tym, co jest na nich napisane, bądź ryciną któregoś z polskich królów, który de facto w obliczu dzisiejszego prawa byłby nikim więcej jak kryminalistą. Tu chodzi o zrozumienie tego, że jako forma uczestnictwa w społeczeństwie pieniądze mogą być potraktowane jak siła, która ma swoje prędkości, która ma swoją wartość, która ma swoje zakresy. Jako alchemiczna, decydująca o świecie dusza, możesz mieć w tym wspaniałą sztukę tworzenia. Dowiesz się, co to jest odpowiedzialność za nowe doświadczenie. Jeżeli Twoja rodzina doświadczała biedy, a Ty jesteś pierwszym, który wyłamuje się dokładnie z tej tradycji krwi, to jest to doświadczenie nowe. Potrzebujesz wyrobić sobie w nim styl, decydujesz na każdym kroku. Pamiętaj o tym, że pomaga Ci pewien fakt. Każde zwycięstwo jest freestylem, jednorazową, unikatową częstotliwością. I właśnie tędy się uda. Dowiesz się, jaki jesteś Ty w bogactwie. Dowiesz się tego nie ode mnie, nawet więcej, nie od dzwonka Koshi, choć z pewnością muzyka będzie miała dużo do powiedzenia. Dowiesz się tego od siebie. Zobaczysz to. Wiele osób nie przechodzi tak zwanej próby totolotka. Gdy wysyłają kupon, zanim
jeszcze dojdą do kolektury, już są w stanie rozdać ewentualną wygraną wszystkim członkom rodziny, wszystkim kuzynom i komukolwiek jeszcze, żeby tylko pozbyć się poczucia winy, że coś posiadają i byleby tylko nakarmić swoje myślenie o byciu dobrym. Tymczasem to nie jest o tym. Gdy bierzesz w swoje dłonie taką siłę, pamiętaj, że przepływając przez Twoje życie, mają one pieniądze, Twoją energię na sobie. Pieniądze pracują dla Ciebie, gdy je masz, nie gdy ich nie masz. Gdy dopiero na nie zarabiasz, masz minus pieniądz. Gdy masz banknot w ręku, a nawet i monetę, możesz potraktować te fizyczne przedmioty, element żywiołu materii, żywiołu ziemi, jako swój własny energetyczny bumerang, którym rzucisz po świecie z określoną intencją i oczywiście wróci do Ciebie pomnożony przez to, co ta energia uczyniła. Jak wiesz o tym, że możesz dać piękną magię w talizmany i uczynią one dobrze na świecie, spójrz na każdego rodzaju walutę, jak na taką samą możliwość. I oczywiście zachęcam, kombinuj z tym. Dowiesz się o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, ale... I tutaj będzie o limitach. O limitach, o ograniczeniach, o tym, co tak naprawdę zrobił nam pieniądz w wersji nowoczesnej. I nieco wspomnę o Fenicjanach. Tutaj dużo jest tej wiedzy, bo tenże wynalazek został bardzo mocno wypaczony. Należy nie tyle przywrócić mu jego pierwotną ważność, co przepracować go przez potrzebę nowego czasu i sprawdzić, czego tak naprawdę potrzebujemy dzisiaj od pieniądza, no i jak do tego podejść. Dowiecie się, jaki był wpływ pieniędzy na niewolnictwo. To jest odpowiedź na to, czemu wiele osób dziś nie chce pracować. Jeśli ich rodzice wpadli w tę pułapkę, jeśli ich dawni krewni, przodkowie dali się wciągnąć w wir pracy, także właściwie stracili przez to życie, to w ich DNA wpisana jest informacja, by tego nie robić. Niektórym mogą się wydawać leniwi, jeszcze może innym niezorganizowani, ale są tacy ludzie, właściwie całkiem spore grupy społeczne, które unikają pracy, bo ta sama praca, ta sama potrzeba wykazania się, konkurencji, zarobienia na siebie, na dom, doprowadziła wszystkich, których znali, do jakiegoś rodzaju ruiny. Pamiętajcie, jako gatunek my się właściwie zmieniamy z pokolenia na pokolenie, nawet więcej, z minuty na minutę i dzięki temu, przez tę ewolucję, mamy dziś takie zachowania. Trzeba pieniądze przepisać wyżej, a właściwie wszelkiego rodzaju bogactwo postrzegać inaczej. I dochodzimy do tego, czym są nowe wartości nowego świata. Czy można je liczyć w pieniądzach? Czy liczą się już tylko w sekundach czasu? O czym to jest? Co nam to umożliwi? Jak zapewne zauważyliście, ostatnio na świecie, w miejscach do tego geograficznie zdawałoby się nieprzeznaczonych, pojawia się na przykład zorza polarna. Zauważyliście, że pogoda, czyli nastrój matki natury, zmienia się tak, jakby matka natura brała co najmniej tabletki na ten nastrój. Tymczasem, gdy rozejrzycie się po rzeczywistości i te wszystkie zmiany zobaczycie z lotu ptaka, zobaczycie, że prowadzą one mimo wszystko i przez turbulencje, ale w dobrą stronę. Wierzę w Boga, stylu nie oceniam. Warto wejść w tego rodzaju myślenie, a jednocześnie, uwaga, zawierzyć, że nasza podróż na Ziemię to podróż po zwycięstwo. Nie jesteśmy tu po lekcji przegrywania. Jeśli było nam dane zdobyć w siebie skażenie i truciznę tego świata, którą to jest bieda, poczucie niedostatku, wszelkie zaburzenie bezpieczeństwa z tego względu, to jest to naszym świętym obowiązkiem i cudowną możliwością, by dokonać przemiany wszędzie, gdzie jesteśmy i zawsze, gdzie jesteśmy. I tak oto, dzięki temu spojrzeniu i zrozumieniu, wejść w mistrzostwo materii i stać się tą zmianą, o którą modliliśmy się sami dawno temu i której świat potrzebuje teraz najbardziej. Tak oto następujemy w pełnym zwycięstwie, w energii
i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. Abrakadabra. Szkolenie polecam rozpocząć od rytuału mabonowego. Tak oto archaniołowy i archanioł Rafael wypełnia nasze sekundy dobrem. Wszystkie, w które wchodzisz, wypełnione już dobrem. Nie czeka cię tam nic złego. Dlatego też wiesz, że możesz działać w sposób spokojny. W sposób godny twojej duszy. Archanioł Gabriel w całej swej jasności pozwoli ci zrozumieć, o czym to jest. Jak bardzo szlachetna jest to lekcja i ważne, że ty ją bierzesz. I jeszcze jedno. Ty powiesz sobie, co takiego dzieje się w twoim życiu, gdy całkowicie płynie w tym życiu miłość. Tak jak trzy gwiazdy Wenus. Magia, miłość i pieniądze. Tym razem wszystkie w dobrym kierunku.